Siemanko ludziska, ja jestem Enzy, a to jest kolejny już odcinek z Doliny Minecrafta sezonu drugiego. Dokładnie. Ludziska. Nadal znajdujemy się na tym Red Cobblestone'ie. I co? I nie mamy pożywienia, mamy praktycznie pełny food bar, ale nie mam przy sobie nic, czym mógłbym się pożywić. Jeżeli dobrze pamiętacie, w poprzednim odcinku gdzieś tutaj zostawiłem świnki, miałem po nie iść, ale jednak zakończyłem wtedy odcinek. Musimy je znaleźć. Dobra, już znalazłem, więc zaraz będziemy lecieć po te świnki, żeby je zabić. Mięsko sobie wrócimy do domu i upieczemy. I być może zabierzemy się za coś konkretniejszego już w tym odcinku. Ludziska, jaką wgrałem modyfikację, pewnie mnie zapytacie. Wgrałem modyfikację, która będzie dodawała do naszej gry bossy. Będzie dodawała różne lokacje, chyba tak, w których będą właśnie znajdowały się owe bossy. Jest ich 5, 6, coś koło tego. Jeżeli jesteście ciekawi, jaka to jest to modyfikacja, zajrzyjcie do opisu. Możecie sobie ją sprawdzić, jak to wszystko wygląda, jak ta modyfikacja się sprawuje. I tak, wiem, że ona dodaje różne lokacje. Mój świat jest już wygenerowany, tak więc, żeby do tych lokacji jakoś dojść, będziemy musieli wyjść poza obszar, który już się zrenderował podczas wcześniejszej naszej gry. Tak więc, żeby jakąś lokację właśnie tutaj zdobyć, zabić jakiegoś bossa, będę musiał się kawałek przejść. Ale dobra, to tyle tam dam radę, nie? To wiecie, zawsze można wyciąć, ja zawsze tam mogę się przenieść i będzie można nagrywać. Dobra, ziomeczki, co do intra. Mam nowe intro, tak jak wiecie, w poprzednim odcinku, znaczy może nie odcinku z Doliny, ale odcinku z Blitz Survival Games, było widać już nowe intro. Powiedzcie mi, czy te intro wam się podoba i które intro byście woleli? To stare, które dotychczas nam służyło, czy właśnie te nowe? Tak więc, ziomeczki, jeżeli chcecie tą starą, te stare intro, zostawcie łapkę w górę, tam komentarz, że chcecie akurat to. A jak chcecie to drugie, no to też zostawcie łapkę w górę i komentarz, no. Tak więc tak to będzie wyglądało. I po prostu jestem ciekaw, wiecie, które z intro wam się bardziej podoba. Mi się podoba te nowe, ale mam też sentyment do tego starego intra, tak więc tutaj mam takie małe, powiedzmy, rozerwanie głowy, nie wiem, które mam wybrać. Tak więc tą decyzję zostawiam wam. Tak a propos, to gdzie jest ta góra w ogóle, bo tak tutaj szukam wszędzie i jej nie widzę. Tutaj, dobra, już odnalazłem, wrzuciłem, czekajcie, miecz. Okej, okay, już odnalazłem, już myślałem, że się zgubiłem. Mamy 4 mięska, to no nie jest za dużo, na dużo mi to na pewno nie będzie starczyło. Ale zawsze coś, zobaczymy jeszcze, jak tutaj wyglądają nasze uprawy w tej małej takiej prowizorycznej farmie. Mam nadzieję, że coś tam już urosło, bo z jedzeniem mamy ciężko, naprawdę ciężko. Jestem ciekaw, czy tą taką trawę, coś takiego, czy to można też zasiać i z tego coś będzie, niżeli tylko z tej trawy. Zobaczymy. Za chwilkę będziemy już w domu, tak więc będzie można to wszystko na spokojnie ogarnąć. Dobra, dobra. Muszę też powoli zacząć szukać już miejscówki, żeby się gdzieś osiedlić. Właśnie tak jak wspominałem, nic nie urosło. Jak to jest możliwe? Miało coś urosnąć. Chamstwo po prostu. Tak jak mówiłem wcześniej, chciałem ogarnąć jakiś domek w górze najlepiej, żeby tam sobie coś wybudować, żeby tam się rozwijać, tam robić różne korytarze, kolejki, tak jak wspominałem już wcześniej, i coś takiego fajnego wykminić, po prostu taką naszą dużą podziemną bazę. Okej. Okay. Co my tu mamy? Do jedzenia nic. Do piecyka. W piecyku dużo żelaza, tak więc zaraz sobie skraftujemy EQ, czyli chestplate, spodenki. O Jezu, jednego zabrakło, dobra. Leggings, dobra, leggingsy już są. Jeszcze buty i czapka. Nie, chyba będziemy latać bez czapki, przynajmniej będzie widać moją głowę. Dobra, wszystko mamy, kill off jest. Mięsko niech się przepala, na razie weźmiemy tutaj dwa. Reszta dwa niech mi się przepali, kiedy wrócę już tutaj do domu. I idziemy zobaczyć tutaj, czy to, co tutaj znalazłem, to leaf pile, da radę zasadzić. Nie. Ale da się coś takiego z tego zrobić. Być może przyda nam się do jakiegoś ozdabiania ścieżki do tego... Fuck.
Nie chcę tego tutaj. Może być może przyda się do ozdabiania ścieżki do naszej bazy podziemnej, bo coś takiego, której jeszcze nie ma, ale pojawi się na pewno niedługo. Tak więc będzie dużo tutaj rzeczy, którymi będziemy mogli ozdabiać. Dobra. Inspirowała mnie ta góra, tak jak mówiłem już w pierwszym chyba odcinku. Tak więc lecimy tam, ogarnąć jak tam wszystko wygląda. Być może już tam się umiejscowimy, poprzenosiłbym wszystkie rzeczy. Wiecie co, nie będę sprintował, bo żarełko się kończy. Znaczy food bar, a właśnie jedzenia nie mamy. Więc może zrobię to w ten sposób, że będę po prostu sobie powoli szedł. Przydałaby się woda, żebym mógł stąd zeskoczyć, bo tutaj no słabo to wygląda jak na razie. Nie mam jak stąd zejść. Kurczę, będziemy musieli się wrócić tutaj. Okej, tutaj będzie można się wkopać w dół. Zobaczymy, czy będziemy kopać, czy po prostu sobie zeskoczymy gdzieś na drzewo. Bądź coś takiego. O, tutaj jest drzewko, to akurat przez drzewko możemy sobie na spokojnie przejść. Tu. Okej, beczą mi tutaj łowce. Dokładnie, miałem jeszcze w grę przecież modyfikację Raymini Maps, ale zapomniałem, kurczę. W następnym odcinku już będzie Raymini Maps, postaram się wgrać do następnego odcinka też Mow Creatures, jakoś to ogarnąć, żeby działało. I ogarnąć też modyfikację, która będzie zmieniała nam niektóre dźwięki. Znaczy tam, wiecie, to uderzanie miecza, takie tam pewnie kojarzycie, o co mi chodzi. Tak więc te modyfikacje bym wgrał. I piszecie dużo właśnie z komentarzy na temat tych, jakie modyfikacje mam grać. I bardzo wam za to dziękuję. Większość z tych modyfikacji przejrzałem i już mam takie małe tutaj plany, co będę wgrywał, kiedy i jak to będzie wszystko tutaj wyglądało. Tak więc dzięki, że piszecie i piszcie dalej, bo modyfikacji jest naprawdę dużo i na pewno niektóre z osób tutaj, które piszą komentarze, zna takie modyfikacje, których po prostu reszta nie zna. Więc byłoby spoko, gdyby większość tutaj też pisała komentarze o modyfikacjach. To mogą być nawet zwykłe, pospolite modyfikacje, bo takie też są dobre, więc byłoby spoko. Dobra, tamta góra jest taka mała trochę, tam byśmy nie mogli za bardzo się rozbudować. Czekajcie, to jest to. Ona jest taka dość skromna. Mi by chodziło coś większego, że mógł coś tutaj więcej pobudować i po prostu coś takiego tutaj ogarnąć, że mógł się rozwijać w budownictwie. Czyli tak, tam są te fajne drzewka takie, mi się to cholernie podoba. Czekajcie, czemu ja mam peaceful? Fof na 80, kurczę. Chociaż tego fofa może wrócę, bo przyzwyczaiłem się, okej. Nie wiem, czy wiecie, ale FOV tutaj zmienia tą widoczność. Jak mamy 80, to poprawia znacznie tutaj po bokach widoczność. Widzimy więcej o wiele wokół siebie, a jakoś specjalnie to właśnie rozgrywki nie zmienia. Tak jak... O, to jest ten zombie, którego można odmienić, no nie? Nie zmienia rozgrywki tak bardzo, jakbyśmy mieli na przykład na Quake Pro, nie? Są tacy, którzy grają na Quake Pro i podziwiam takich ludzi po prostu. Okej. Tutaj chciałem zajść. To jest, podoba mi się w sumie tutaj ta okolica. Tak tutaj wszystko wygląda, zajebiste. Czekajcie, muszę tutaj bardziej to ogarnąć. Mam pochodnie, mam trochę pochodni. Czekajcie, ustawię sobie rzeczy tutaj. Zjemy mięsko. Powinno mi chyba zregenerować całość, dokładnie. I co? I schodzimy tam. Tutaj właśnie mi się podoba. Szkoda, że noc zapadła. Nie wziąłem ze sobą łóżka, więc też lipa trochę mogłem wziąć. Byśmy mogli się przespać i by nie było problemu. Mam drewno? Nie mam drewna, ale mógłbym ściąć. Dobra. Fuck. Spadło, no nie. Tam jest jedno tylko owca. Dobra, wywalone w to. Nie będę tutaj się to bawił. Co to tutaj mamy? No nie wiem, wiecie? Podoba mi się tutaj to całe, to można by było wykosić i zrobić tutaj jakieś fajne takie dojście do tego z tej strony. Jakoś fajnie można by było wykminić i w tej górze byśmy mogli się jakoś osiedlić. Co wy o tym myślicie? Napiszcie w komentarzach, jak ten pomysł wam się podoba, a ja tymczasem wybiorę się do krówki. Chodź tutaj. Trzeba ubić krówkę. Już tu leci. Ślepota. Ło. Skok do wody. Na bańki ją.
Okej, lecą już te sieroty. Mam nadzieję, że tutaj nic mi nie zaskoczy, gdy będę się zbliżał do krówki. Mówię tutaj o jakimś creeperze bądź coś takiego, bo by mnie to nie, chyba. Znaczy, nie wiem, czy mnie zabiło. Wolę podchodzić do tego ze świadomością, że może mnie zabić, niżeli z tym, że może mnie nie zabić. Wolę już tak bardziej pesymistycznie myśleć. Dobra, wywalone w to, jeżeli mam tutaj mieszkać, to ja sobie to jakoś muszę ogarnąć wejście do góry. Tu spadam. Właśnie, fajne pomysły bym tutaj miał, jak to by można było ogarnąć. Tutaj do góry by trzeba było zrobić wejście jakieś. Jakieś podziemne wyjście tutaj pod wodą, na przykład nad wodą jakiś taki most, coś takiego, jakieś fajne przejście. Pomysły są, już się powoli kreuje w mojej głowie. Fuck! Krowa! To jest creeper tu szedł, a ty mi wpadasz, no. Też chcesz cię zabić, ja wiem, że ci się spieszy. Ale spokojnie, spokojnie. Okej. Okay. Spokojnie, na chillout cię, tak. Powoli wszystko będziemy ogarniać. Dobra, gdzie są świnie? Znaczy świnie. Czemu ja po prostu jak jestem w czasie nagrywania, nie wiem czy to zależy od stresu, chociaż wątpię, że się stresował podczas nagrywania, mylą mi się nazwy zwierząt. Często mówię właśnie na świnie, krowy czy coś takiego, nie wiem. Dlaczego mi się takie coś zrobiło? Fuck. Teraz jest lipa trochę zombie i ich się nie da się tak łatwo pozbyć, bo one będą wychodziły spod ziemi wokół mnie. Gdzieś tak słyszałem, albo sam już to na własnej skórze sprawdziłem, nie pamiętam dokładnie, ale wiem, że tak jest. Chyba nawet na nagraniu jednym było coś takiego. Z pierwszego sezonu Doliny. Tam są świnie? Nie, to są te różowe te. Okej, okay, ziomeczki. Trochę ciemno. Fuck, nie tutaj, co ja kliknąłem. Okej, na bogato Herobrine, tutaj legenda Herobrine'a, to jest mała taka zapowiedź czegoś, co się pojawi niedługo. Ale wchodzimy od razu na dolinę. Dobra. Świat teraz będzie się renderował, mogę mieć małe przycinki, przycinanie. Ale nie powinno być chyba aż tak tragicznie. Dobra, brightness miałem zwiększyć. Bo jest mały. 50, dobra, 50 powinno starczyć. Okej, chyba wszystko widać. I co? Myślałem nad tą górą. Są tutaj te fajne drzewka, w tych drzewach też można było coś ogarnąć. Fuck, to pająk jest. Myślałem, że jakiś mob. Już po prostu tak z przyzwyczajenia od tego Resident Evil. Jak te małe tak na czterech łapkach popylały. Gówiana. No nie wiem, ta góra jest fajna, tutaj może było od tej strony coś ogarnąć. No nie wiem, piszcie w komentarze, czy wam się to podoba. Ja też pomyślę nad tym i poszukam jeszcze jakichś innych. I poszukam jeszcze jakichś innych tutaj miejsc, w których moglibyśmy sobie ogarnąć chałupkę. Dobra. Tu jest fajnie, tu jest na pewno spoko i tutaj moglibyśmy się wybudować. Szkielet, szkielet. Tam chyba nie mam po co iść. Deszcz pada. Zobaczmy, czy tutaj będzie też jakaś jaskinia. Wkopiemy się od razu tutaj. Chciałbym skoczyć do wody. No, jaki głos miałem przez moment. Zwałowy. Okej, okay, tutaj nie wiem, czy doskoczymy do wody. Skoczymy! Okej. Okay. Dobra, doskoczyliśmy. Myślałem nad tym, żeby ogarnąć tutaj jakieś wejście. Zobaczmy, jak tam w środku wygląda, czy tutaj po prostu nie ma jakiejś kopalni. Bo też by było fajnie, gdyś na przykład mieli tutaj dom, który by był taki połączeniem kopalni, coś takiego fajnego. Jakiś kanion by tutaj w środku był, byłoby spoko. Tak nieraz mi się już trafiało właśnie, tylko że w no w czasie, kiedy grałem single player, tylko nie nagrywane, tylko tak sam sobie dla siebie. Dobra, nie mam pochodni, więc nie będzie tutaj nic widać, nie wiem czy tam iść czy nie. Tak nie za bardzo mam właśnie ochotę, bo nic nie będzie widać i to jest lipne. Dobra, chyba nie ma tutaj żadnego kanionu. Wydaje mi się być spoko, tylko to trzeba było tutaj wyrównać. Jakieś fajne takie wejście, takie kozackie, wielkie zrobić. Tutaj coś wykombinować po bokach, jakieś fajne wyjście, kurczę no. Fajnie się zapowiada. Dobra, weźmiemy trzcinę. Okej. I przeszukamy okolice, czy jest tutaj coś ciekawego.
Może jakieś zejście do kopalni by było, byśmy sobie kopalnię ogarnęli w jakiś fajny tutaj sposób. Trzeba poszukać, nie? Save'a wam wgrałem, znaczy wysłałem do pierwszego odcinka z drugiego sezonu, więc możecie sobie tutaj wbić, ogarnąć. Fuck! Z pod ziemi wylazło mi ścierwo małe, ty kupaku. Wypadł! No on, gówno małe, jakie to żywe. Więcej HP od starego, więcej siły, szybciej popyla, no jak to jest w ogóle możliwe? Dobra, szkielet, ja stąd idę. Okej, okay, to nic nie będzie. Możecie ogarnąć tutaj, włączyć sobie kreatywa, wszystko ogarnąć, jak tutaj wygląda cała mapa, jak tutaj wygląda mój świat. Więc możecie też mi tutaj podpowiedzieć. Oczywiście możecie zrobić też screeny, wysłać save'a właśnie w miejscu, w którym już tutaj się ogarnęliście. Na e-mail, który też podany jest w opisie przy każdym odcinku, tam zapytaj nzjegomałpa.op.pl. Okej, okay, ciebie już tu uwolę. Zaraz mi się miecz skończy. Swoją drogą żarcie mi dają. Sobie zjem jedno, niech mi te pół HP zregeneruje. Okej, okay, miecz w rękę i idziemy wyżej. Może tutaj coś będzie ciekawego. Podejrzewam, że tutaj świat nie był zrenderowany, więc może tutaj gdzieś właśnie wykreuje się ta cała lokacja z bossem. Fajnie by było, no nie? Byśmy mieli tak już na samym początku wyjście na bossa. Chociaż oni są silni i fajne rzeczy z nich wypadają, możecie sobie też ogarnąć. O, ale tu mamy żarełka! Tylko tu jest pełno tych... kupaków. Powybijamy trochę tylko, nie wszystko, bo bym chciał tutaj też zrobić farmę w późniejszym czasie. No! Uniki robi! Spryciu, ale no! Dobra. Są dwie świnki, to zostawię. Tą świnkę jeszcze mogę ubić. Nie wiem, fajnie tutaj wszystko to wygląda. Ten świat jest o wiele lepszy niż ten. Gdybym wyrenderował na 1.6.2, czy też nawet na 1.6.7, na 1.7. Widziałem tam na snapshotach, jak mniej więcej wygląda świat. Nawet chciałem rozpocząć drugi sezon Doliny nawet na snapshotach, ale nie było tam żadnych modyfikacji, nie mogłem mieć shaderów, niczego po prostu, jakoś tak. Wydaje mi się, że byłoby nudno na snapshotach, tym bardziej, że podejrzewam, że gdybyśmy robili update'y wtedy Minecrafta, to świat mógłby się bugować i to też by nie było fajne. Okej. Okay. Tu są te drzewka fajne, wywalone są w kosmos po prostu. Zajebiście tutaj jest. Tu jest epicko. Tutaj się zagnieżdżamy na pewno, ale jeszcze i tak chcę waszą opinię usłyszeć, co wy o tym myślicie. Jedzenie mamy? Dobra, zaraz wrócimy do domu, ja to wszystko przepalę i tutaj będziemy chyba mieszkać. Byłoby spoko. Co? Spoko by było. Tam. Tak. Fajne miejsce, fajne, fajne. Dobra, lecimy do domu. Komu w drogę temu narty. Las też fajny, kolorowy. Byśmy mogli na przykład sadzonki z tych drzew sobie pozrywać i wokół tego gdzieś tam ponapiszczać tym. Też by fajnie wyglądało. O wiele bardziej powiem wam szczerze, że kręci mnie Minecraft na modach niż właśnie ten taki vanilla, tak jak prowadziłem pierwszy sezon Doliny. Tam były modyfikacje, ale one praktycznie nic nie wprowadzały. Świat był ten sam, a Dynamic Lights to nie jest żadne urozmaicenie, jakby nie patrzeć. Ja to tylko nam daje światełko w kopalniach, czy też tam na dworzu, gdy biegamy w nocy, więc... To nie dawało nam takiej radochy na pewno jak tutaj. Mam nadzieję, że ten sezon potrwa trochę dłużej, choć tam to i tak był długi, 20 odcinków kończących w sumie, bo Ender Dragon był już ostatnim epizodem właśnie w tym sezonie. Więc myślę, że sezon fajny był pierwszy. Takie... wejście do tego. Tym bardziej, że to była moja w ogóle pierwsza seria Minecrafta, jaką prowadziłem. Te pierwsze odcinki były takie żałosne po prostu, w jaki ja sposób mówiłem, w jaki ja tej sposób wyrażałem swoje emocje, co ja myślę w ogóle. Było zupełnie co innego. Jak gdy teraz po prostu oglądam swoje odcinki, te pierwsze, a oglądam teraz siebie, jak ja teraz zupełnie nagrywam, to jest dzień do nocy po prostu. Pewniejszy siebie po prostu się stałem. Poprzez czas, który spędziłem na nagrywaniu. Okej, jak ja mam tutaj wejść do góry, bo
Moja góra, meine góra, nie wiem jak tam wejść do meine góry i nie wiem, no i tyle. Ale tędy chyba powinniśmy wejść, mam nadzieję, że coś w końcu urosło tutaj w tej farmie. Byłoby spoko. No, nawet nie ruszyło. Masakra. O Jezu. Myślałem też nad tą górą, żeby tam się osiedlić, ale to też wypiszcie, gdzie byście chcieli, żebym się osiedlił. To też chciałbym, żeby to też zależało od was, żeby to nie było tak, że tylko ja tutaj wybieram, gdzie mam tutaj mieszkać i tyle. Okej, zrobię sobie może jeszcze jeden piecyk. Przepalę mięso. Jeszcze to ze świni. Okej, nie tutaj będzie zasłaniało okno, ale nieważne. Tu mięso, okej. Pół tego, co tam mieliśmy tutaj. Okej, niech się przepala. Co tutaj mamy? Mamy sadzonki, mamy wszystko. Nic tutaj nie mamy do roboty, jeszcze mamy złoto do przepalenia, więc mógłbym to ogarnąć. Chodźmy tutaj. Ja sobie tutaj zostanę w farmie, poczekam, aż mi się tutaj wszystko zrobi. A ja z wami się chyba już pożegnam. No, ile odcinek trwa? Czekajcie sekundę. No, 27 minut akurat. Znaleźliśmy miejsce, w którym moglibyśmy siedzieć, więc jest spoko. Piszcie, co na ten temat sądzicie. Jeżeli odcinek się spodobał, zostawcie kciuka w górę, bo to bardzo motywuje. I co? I widzimy się w kolejnym odcinku, tak więc... siemanko. If you knew I was dying, would it change you? If you knew I was dying, would it change?